wspólnota już wiemy, że jest do zbawienia bardzo potrzebna. Już wiemy, jaka jest wartość, znaczenie i konieczność wspólnoty. Jak uczy nas Sobór Watykański II, Konstytucja Dogmatyczna o Kościele 9, bo zdecydował Bóg zbawiać wierzących nie pojedynczo, z wykluczeniem wzajemnych między nimi więzi, mówi tekst, ale we wspólnocie. Czyli wspólnoty są niezwykle ważne. I widzieliśmy panoramę Słowa Bożego, jak Nowy Testament ukazuje nam niezwykłe znaczenie i konieczność wspólnot. Już nie mamy wątpliwości, że te wspólnoty są środowiskami naszego uświęcenia, ale zarazem miejscem, w którym dokonuje się ewangelizacja. Maryja, gwiazda nowej ewangelizacji, tak? To jest temat naszego spotkania. Więc już w tej konferencji wcześniejszej słyszeliśmy o tym, że ta owieczka zagubiona ma trafić do owczarni, czyli do wspólnoty. Ma do wspólnoty wejść, by tam odnaleźć Boże życie, nowe życie. Ewangelia Jana 10:10, Jezus mówi, ja przyszedłem, by owce miały życie. I we wspólnocie dokonuje się ewangelizacja, formacja, kształtowanie nowego człowieka. Mówi Paweł do Efezjan o nowym człowieku, o nowych narodzinach. Gdzie ma się narodzić nowy człowiek? Gdzie ten nowy człowiek ma się ukształtować? We wspólnotach. Jak nie będziemy mieli wspólnot, będziemy jak zawieszeni w powietrzu. Wspólnota to również miejsce ewangelizacji. Jak patrzymy na dzieje apostolskie, to co widzimy? Ze wspólnoty wychodzili, 13 rozdział dziejów, we wspólnocie ewangelizowali, do wspólnoty ewangelizacja prowadziła. I kończy się na przykład ewangelizacja w Efezie świętego Pawła, który dołącza kolejnych braci. I kilka razy w dziejach jest zwrot: przyłączyli się owego dnia ci i ci, przyłączyli się te i te kobiety. Więc ewangelizacja kończy się włączeniem w konkretną wspólnotę, która ma spotkania we wspólnotę, czyli w środowisko, gdzie są relacje, gdzie jest Eucharystia, jakaś droga wiary, rzeczywistość wspólnoty. To jest miejsce konieczne, by ten nowy człowiek się uświęcał i wzrastał. Patrzysz na dzieje apostolskie, widzimy, że byli razem na tym samym miejscu, zjednoczeni z Maryją przez te 9 dni. Do tego stopnia się zjednoczyli, że byli przygotowani na przyjęcie Ducha Świętego. Wstępuje Duch Święty. Co się dzieje po zesłaniu Ducha Świętego? Gdy wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, czyli tych 120, rozpoczyna się ewangelizacja Kościoła. Czy idzie święty Piotr sam w pojedynkę? On wiedział, bo Jezus go przygotował, że mają iść po dwóch, ale teraz już nie idzie po dwóch. Słowo Boże mówi tak: stanął Piotr razem z 11 i przemówił donośnym głosem. Razem z 11, 2:14. Wychodzi wspólnota na ewangelizację. Więc jeśli chcemy uczyć się ewangelizacji, to już widzimy, że ewangelizacja rodzi się ze wspólnoty, tam gdzie jest przeżywana wiara, miłość, jedność, gdzie jest to caritas, gdzie jest to doświadczenie symfonii, o którym mówiłem,
jedności, gdzie jest doświadczenie Bożej budowli, Bożej roli, ciała Chrystusowego, owczarni Chrystusa. Z tej wspólnoty wynika ewangelizacja jako owoc, bo co, wspólnota chce się podzielić Bożym życiem, Jezusem, Ewangelią i zaczyna się głoszenie słowa, by również inni doświadczyli spotkania z Jezusem. Czyli ci, którzy Go spotkali, nie chcą tego zatrzymać tylko dla siebie. O, tak mi dobrze, tak mnie kochaj, Panie Jezu, ze mną bądź. Nie, ale ci, którzy Go spotkali, chcą się z Nim dzielić, głosić Go, by również inni mieli to doświadczenie, jak dobry jest Pan, jak wiele Mu zawdzięczamy. Więc głoszenie słowa jest wynikiem doświadczenia miłości. Ewangelizacja jest z serca, które spotkało miłość. Jezus mówi w Ewangelii u Łukasza: nie wy będziecie mówili, ale Duch Ojca waszego będzie mówił przez was. W owej bowiem godzinie będzie wam podane, co macie mówić. A więc idź w Duchu Świętym, z Maryją. Idź i głoś tak, jak potrafisz. I proś Ducha Świętego, uzdolnij mnie. Daj mi wyposażenie, daj mi Twe światło. Nie chcę ja mówić, nie wy będziecie mówili. Duch Ojca waszego będzie mówić przez was. W owej godzinie będzie wam podane. I to są te chwile, kiedy Ty nie wiesz, ale otrzymujesz światło, natchnienie i myśl, zaczynasz mówić, a potem dziwisz się, skąd to jest, skąd to było? Od Boga. Ale czujesz w sercu głęboko, że to nie było Twoje, że to nie było z rozumu, z umysłu, ale z natchnienia Bożego. Amen. A motywacją do tego, by dzielić się z innymi Jezusem, jest miłość Jezusa. Dlatego święty Paweł, 2 Koryntian 5,14 mówi: miłość Chrystusa przynagla nas. To miłość krzyża przynagla nas, by się dzielić Jezusem z innymi, jak Maryja. Miłość Chrystusa jest tym motorem napędowym, więc doświadczasz miłości Pana i chcesz się Nim dzielić. Dzielić, by również inni mieli to doświadczenie poznania, naśladowania i kochania Jezusa. Jak mówi Jan Paweł II w Novo Millennio in Unte, to jest ewangelizacja, by inni poznali, naśladowali i kochali Jezusa. I wtedy czujesz w sercu ten ogień i powiesz ze świętym Piotrem, który w Dziejach Apostolskich 4:20 mówi: my nie możemy już nie mówić. My nie możemy stać w miejscu. Nie możemy nie mówić tego, co widzieliśmy, słyszeliśmy. Bo miłość Jezusa cię tak wypełnia, że nie stoisz w miejscu, nie możesz już milczeć. My nie możemy nie mówić tego, co widzieliśmy, słyszeliśmy. Chcemy się tym dzielić, by również inni mieli w tym udział. Czyli ta ewangelizacja rodzi się z twojego serca i już nikt nie musi cię do niej zachęcać, zmuszać, zapraszać. Ty sama nie możesz już wytrzymać. Rozumiesz? Boży ogień cię roznosi na kawałki. Nikt cię nie musi zachęcać, by dzielić się Jezusem. To przeżyła święta Maria Magdalena przy grobie, która spotkała Pana żywego i wraca do uczniów i mówi: Pan żyje, Jezus zmartwychwstał, grób jest pusty. Pełna ognia ewangelizatorka pierwsza Kościoła i napotyka od razu na mur. Bredzisz, kobieto, co ty mówisz? I taką próbę musi przejść każdy ewangelizator. Może tak będzie jutro, wrócisz do rodziny, do pracy, do szkoły, będziesz chcieć głosić. Co ty mówisz? Próba świętej Marii Magdaleny, której nie chcą słuchać. Czy ona się zniechęciła? Czy ona zwątpiła? Nie. Ona wiedziała, że spotkała Pana i na pewno zrobiła tak: jeśli wy mnie nie słuchacie, nie przyjmujecie, idę innym głoszę. Nikt nie mógł na pewno jej zatrzymać, bo spotkała Zmartwychwstałego.
Ale Maria Magdalena daje ci przykład, nawet jeśli będą takie próby, że ktoś nie będzie chciał tego słuchać. Ty idź dalej, bo miłość Chrystusa przynagla nas. Idź we wspólnocie, o której już mówiliśmy. Żyj w niej, wzrastaj, uświęcaj się, by jak święty Paweł iść w ewangelizacji wspólnotowej. Ta ewangelizacja ma wyjątkową skuteczność. My nie możemy nie mówić tego, co widzieliśmy, słyszeliśmy, tego, co Bóg dla nas uczynił, kochani. Dlatego też jesteśmy świadomi obowiązku, ale takiego słodkiego, z miłości. Nie obowiązku, który jest ciężarem, nakazem, jakimś takim przymusem, ale tego właśnie obowiązku z miłości. Miłość Jezusa przynagla nas. Dlatego też bądźmy świadomi, że ten obowiązek ewangelizacji jest taki słodki w miłości. Paweł apostoł mówi 1 Koryntian 9:16: świadom jestem ciążącego na mnie obowiązku głosić Ewangelię Chrystusa. Jest to zarazem obowiązek, ale wynikający z miłości. Gdy on mówi te słowa, to tekst grecki ma taki zwrot porównujący do przygniecienia głazem, wielkim głazem. I Paweł apostoł czuje się tak przygnieciony skałą, że on nie może nic innego robić, jak głosić Jezusa. Konieczność głoszenia Jezusa jest naszą misją, naszym powołaniem. I wtedy twoja wiara będzie wzrastała, umacniała się, pogłębiała, gdy będziesz mówić o tym innym, głosić kerygmat z charyzmatami, we wspólnocie, prowadząc do wspólnoty. Bo ewangelizacja wynika ze wspólnoty, jest realizowana we wspólnocie, czytaj Dzieje Apostolskie, i ma włączać do wspólnot, by nowy człowiek, nowonarodzony w tej wspólnocie rósł. Więc podejmuj to zaproszenie, by głosić Słowo, by głosić Słowo Boże, by głosić to Słowo, które będziesz poznawać w Piśmie Świętym. Bo żywe jest Słowo Boże i skuteczne. To Słowo jest natchnione przez Ducha Świętego. Ono ma ponadnaturalną skuteczność. To Słowo Boże, Pismo Święte dotyka głęboko serc tak mocno, jak żadne inne słowo, bo jest to słowo samego Boga. Amen. Dlatego święty Paweł pisze do Tymoteusza, co on ma głosić. On ma głosić to słowo, które zna od małego dziecka. Mówi do niego, znasz od lat niemowlęcych Pismo Święte, 2 Tymoteusza 3:14. Jaki musiał być Tymoteusz, kiedy Paweł mówi o nim od lat niemowlęcych, znasz Pismo Święte. Tak nasiąknął Pismem Świętym, tak się nim nakarmił, tak się nim napoił, rozumiesz, tym pokarmem duchowym, że głosił Słowo Boże, ale najpierw w nim ono było, najpierw było przez niego przyjęte, przyswojone, przemodlone, przeczytane, aby móc się dzielić tym Słowem. I idź tą drogą ewangelizacji wspólnotowej, charyzmatycznej, ewangelizacji kerygmatycznej, poznawaj ją. Ucz się, nie bój się, nie bój się niczego. Bóg cię pobłogosławi. Dlatego, że ewangelizacja, głoszenie Jezusa u świętego Pawła jest określone jako święta czynność. On tutaj używa terminu greckiego, który jest porównany do kultu starotestamentalnego, rozumiesz? To jest tak święta czynność, kiedy ty otwierasz usta i chcesz się Jezusem dzielić z innymi. To jest święta czynność, mówi święty Paweł, Rzymian 15:16. Święta czynność głoszenia Ewangelii, czyli jest to sprawa bardzo ważna. Może od twojego słowa, od twojego świadectwa będzie zależeć zbawienie, nawrócenie, przemiana życia tych braci,
którym będziesz głosić, więc idź i głoś Ewangelię Jezusa. Idź i głoś zmartwychwstałego Pana z Matką Bożą. Idź i nie wstydź się. Jak mówi święty Paweł, ja nie wstydzę się Ewangelii. Nie wstydź się, nie bój się, nie mamy powodu do wstydu. Nie będziemy się ukrywać. Jezus mówi do każdego, kto się przyzna do mnie przed ludźmi, przyznam się i ja przed Ojcem. Więc i w pracy, i w rodzinie, i w szkole, bez żadnego wstydu, skrępowania, ale z dumą, odwagą, pokorną radością. Idź w Duchu Świętym i głoś Słowo Jezusa. Święty Paweł mówi nam na zakończenie listu do Rzymian 15:18, że to głoszenie Słowa, doprowadzanie do wiary ma się dokonywać słowem, czynem, mocą znaków, cudów, mocą Ducha Świętego. Idź w tym Duchu. Idź tą drogą, którą wskazuje Ci Pismo Święte. A Maryja, gwiazda ewangelizacji, będzie Cię prowadzić, chronić, wskaże drogi i nauczy, jak dawać świadectwo, aby inni poznawali Pana, naśladowali Go, kochali Go, by On był jeszcze bardziej miłowany i czczony, by ta Boża budowla, o której mówiliśmy, Boża owczarnia rosła, by jak najwięcej osób poznało, pokochało naszego Pana Jezusa Chrystusa.